Logujemy się w miejscowości Widly w pobliżu hotelu Widly. Odnajdujemy ścieżkę dostępu do potoku Średnia Opawa i z boską pomocą klikamy na start. Otwiera się przed nami pradziadowa ścieżka z premią w postaci królewskiego wodospadu. Modra, czyli niebieska trasa, to baza. Zboczenie z tej trasy to punkty karne. Docieramy do pierwszej bramki w kształcie mostu. W pobliżu znajduje się paśnik. Paśnik to podwójny bonus. Za napełnienie go świeżą trawą i upolowanie obiektywem z ambony motyla. Druga bramka to pomnik przyrody. Tutaj możemy zaliczyć premię za najlepsze selfie. Wkraczamy w strefę zieleni. Kto pierwszy wypatrzy Fast Nectar Bar z butterflyami i osą, dostanie napiwek od partnera w dowolnej formie. Wśród zieleni odnajdujemy roślinę o mocno leczniczych właściwościach i łykamy wykład o pokrzywie. Liście tych roślin mają moc i podobnie do konopi można je suszyć, a nawet zaparzać. Wprowadzone do organizmu media leczą z taką mocą, o jakiej nie śniło się aptecznym substytutom. W czasach zarazy pokrzywa, bo o niej to mowa, to źródło odporności. Dawkowana miejscowo leczy, przedawkowana piecze jak wrzątek. Rejestrujemy kojący szum potoku, napełniamy płuca czystym powietrzem o zapachu rżniętego drewna. Tak napakowani docieramy do węzła zwanego Średnia Opawa i kasujemy 930 punktów nad poziom morza. Kolejny paśnik to okazja do uzupełnienia deficytu kalorii i płynów. Smacznego! Punkt reaktywacji higieny. Zanurzamy stopy, ręce i twarz w czystej, chłodnej wodzie. Moc jest z nami. Bez jakichkolwiek podpowiedzi musimy wypatrzeć nieoznakowaną ścieżkę prowadzącą do głównej premii Kralowskiego Wodopadu. Podsumowanie. Jeżeli suma zdobytych punktów jest wystarczająca, duma uniesie nas wysoko i ujrzymy cel. A gdy go zaliczymy, to Face, Insta i TikTok zawieszą się od polubień. Jest jeszcze jedna atrakcja – muchomor. Wystarczy go odnaleźć, walnąć w kapelusz, a migiem znajdziemy się na Start Again. I pojmiecie w mig, że muchomor to trujący grzyb.